Cześć, nazywam się Filip. Chociaż i tak wszyscy znajomi wołają do mnie po nazwisku. Kalita, podaj! Ej, Kalita, mogę łyka? Kalita! Co? Wyspierdalaj! Jestem typowym nastolatkiem, zupełnie takim jak wy. Jednak moje zwyczajne życie zmieniło się, od kiedy przyprowadziłem się do miasta i zamieszkałem na osiedlu. Dopiero wtedy zaczęły się moje problemy. Osiedlowi patusi. Ej, stary, pa, jak ja znalazłem. Pa, zajebałem tam pedałowi jebanemu. Prawdziwy? No, pa. Pomaj. Siema, stary. Kurwa, nie jesteś kuziomek. Chowaj się. Nie widzisz tam tych typów? Których? No tamtych, co tam stoją. No, co z nimi nie tak? Odkąd cię przeprowadziłem, to cały czas coś do mnie mają. O, patrz, widzisz tego chłopaka? Tego ciemniejszego? Tak, pewnie zaraz mu coś zrobią. Co? Daj, skurwa, dawaj tą kolorę. Daj portfel, szumoczorzu jebony, kurwa. No. Jeszcze chcesz drink? Ty faktycznie jesteś pojebani. No widzisz, mówiłem ci. A wiesz, co jest najgorsze? Co? Oni się prawie od nas nie różnią. W sensie? No, ich dzień wygląda prawie tak jak nasz. No zobacz tylko. Tak jak co dzień, wstaję rano i ubieram się przed wyjściem do szkoły. Ile dałbym, by zapomnieć cię, wszystkie chwile te, które są na niebo, chcę, bo chcę nie myśleć o tym, już zmoknąć wszystko. Halo. Siema, Adi. Co ty, kurwa? Chodź, lecimy chlać. Kurwa, stary, tak z rana już od razu. Stary, jak z rana? Przecież jest 16. Jaka, kurwa, 16? Ty rzeczywiście, kurwa. Dobra. No, zaraz stanę i będę. Super, no to wbiję. Po szkole idziemy ze znajomymi coś zjeść. Zajebiste, ale szmata za mały co suda. Popołudnia spędzam na rozwijaniu swojego hobby. Ej, ej, dwóch typów na SE. Dobra, dobra, widzę ich. Jedziemy na nich. O. Minus 65, na biały jest, boksuje się. Ej, powaliłam jednego? Dobra, leżą. Kruca fuks, mamy ich. Frajerzy. Ale cię rozkurwię w tą wielkę. Patrz, kurwa, tu. Tak. No to patrz, kurwa, patz. Tak. No kurwa, tryhardujesz tą jebaną, cały dzień ją napierdalasz. A ty grasz cały dzień, kurwa, w domu masz. A kurwa, kto mi ode mnie, kurwa, pożyczył taką... Nie wiem, nie. A później, kurwa, kto pożyczył minutkę? Tak. Ups, teraz podanie! Gol! Kurwa! Ale łatwo! A wieczorem szalone imprezy. O nie, żebym tylko nie poszedł do więzienia. Raz, dwa, trzy, cztery. Jezu, chłopaki, ale serio muszę. Znam zasadę. Adi! Lecisz! No dobra, ale jakoś tam muszę wejść. Masz jakiś pomysł? Chyba mam. Idę do nich pewnym krokiem, niczego się nie obawiając. Ej ty, patrz na tego typa. Podchodzę i wtedy... Ej, ale chłopaki, poczekajcie, jakoś się dogadamy. Macie tutaj po stówce. Myślę, że jest już wszystko fajnie, no. Czekaj. Pokaż to. Ale... No. I co o tym sądzisz? No skoro jesteś pizdą, która chce płacić haracz, no to w sumie nawet spoko. A tylko raz. W ogóle ile masz hajsu przy sobie? Typie, za to oni nawet ślubów nie kupią. Kurde, no faktycznie. To może inaczej. Przybrany za starszą panią, na spokojnie przechodzę. Oni z szacunku do starszych osób kłaniają mi się. Dobry. Dobra.
Ej, Kalita, powiedz mi tylko jedną rzecz. Skąd ty w środku osiedla weźmiesz przebranie starszej pani? Kurde, no faktycznie. Nie pomyślałem. Może teraz się uda. Tak jak za pierwszym razem, podchodzę i w razie problemów mówię. Ej, chłopaki, poczekajcie, poczekajcie. Jestem kolegą łysego. Tego łysego? Tego łysego, no. O, mordy, normalnie. No. Tak jak na każdym osiedlu, zawsze jest jakiś szanowany łysy. Kurde, no i co o tym sądzisz, Maciek? Ty, kurwa. Kogo my tu kurwamy?